okulistyka weterynaryjna w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność. Coraz więcej lekarzy weterynarii zaczyna zwracać się ku tej dziedzinie nauki, ku tej dziedzinie weterynarii. Z tego powodu, że coraz więcej problemów, zwierzęta, psy i koty głównie, aczkolwiek konie również, miewają problemów okulistycznych. Wszystkie choroby, które dotyczą przedniego odcinka oka, charakteryzują się bardzo najczęściej dramatycznym obrazem, który właściciel bardzo szybko zauważa, czyli charakteryzują się na przykład olbrzymim przekrwieniem twardówki, charakteryzują się obrzękiem powiek, charakteryzują się na przykład sporym wyciekiem łez czy wszelkich innych wydzielin ocznych, charakteryzują się sporym bólem, który zwierzę natychmiast manifestuje, ocierając łapami okolice oczu. Zwierzę również potrafi wycierać głowę o dywany, o sprzęty. Wtedy właściciel bardzo szybko reaguje, najczęściej przychodzi do lekarza z prośbą właśnie o pomoc. Natomiast jest również mnóstwo chorób okulistycznych, które dotyczą tylnego odcinka oka, które są bardzo zjadliwe, dlatego że nie są przez długi okres czasu zauważalne. Właściciel nie zdaje sobie sprawy z tego, że choroba toczy się wewnątrz gałki ocznej. I dopiero najczęściej pies do nas, do lekarzy trafia w momencie, kiedy zaczyna już dużo gorzej widzieć, zaczyna wpadać na przedmioty. Wtedy dopiero właściciel tę chorobę, takie choroby zaczyna postrzegać, ale często jest już za późno, żeby temu zwierzęciu móc pomóc. Stąd też bardzo ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, jakie to choroby mogą być i na co musimy zwracać dużo, dużo wcześniej, ażeby zapobiec temu, tej tragedii, jaką przeżywa oczywiście zwierzę, ponieważ przestaje widzieć, ale również właściciel. Dlatego, że wiadomo, że właściciel to zwierzę kocha i chciałby, żeby ono było w jak najlepszej formie fizycznej do końca swoich dni. Żeby przybliżyć troszeczkę sprawę, o czym konkretnie mówimy, parę słów przypomnienia na temat samej budowy gałki ocznej. Gałka oczna na zewnątrz najbardziej pokryta jest twardówką, która to jest przedłużeniem opony twardej mózgu. Również opona twarda mózgu pokrywa bezpośrednio nerw wzrokowy, który wychodzi z gałki ocznej najbardziej tylnie. Przednią część gałki ocznej stanowi rogówka, która jest niczym innym jak również przedłużeniem twardówki, tyle tylko, że w części najbardziej zewnętrznej jest całkowicie transparentna. Tuż za rogówką jest komora przednia, czyli przestrzeń znajdująca się pomiędzy rogówką a tęczówką. Tęczówka z kolei jest strukturą wywodzącą się między innymi z błony naczyniowej gałki ocznej. Jest to błona, która leży wewnętrznie w stosunku do twardówki. Za tęczówką, pomiędzy tęczówką a soczewką znajduje się z kolei komora tylna oka. Tylne sklepienie jak gdyby przedniego odcinka oka, bo tak go nazywamy, stanowi właśnie soczewka, która podwieszona jest na ciele rzęskowym, dzięki czemu soczewka może zachować swoją pełną ruchomość. Jej ruchy stanowią jak gdyby tutaj możliwość widzenia akomodacji oka, czyli widzenia z bliska i widzenia z daleka. Tuż za soczewką znajduje się potężna struktura, jaką jest ciało szkliste, które stanowi tylko i wyłącznie wypełnienie wewnętrzne gałki ocznej. I najbardziej wewnętrznie w gałce ocznej znajduje się siatkówka. Siatkówka pokrywa 360 stopni tylnej powierzchni gałki ocznej, z tym, że niecałość uczestniczy w procesach widzenia, dlatego że fizycznie jest niemożliwe, żeby promienie świetlne były w stanie dotrzeć na całą powierzchnię siatkówki. Stąd też siatkówka najbardziej cienka jest w tych częściach gałki ocznej, czyli w tak zwanej części ślepej siatkówki, tam gdzie promienie świetlne nie są w stanie dotrzeć. Część wzrokowa, czyli ta część, gdzie już promienie świetlne są w stanie dotrzeć, robi się coraz bardziej gruba, zbliżając się w kierunku brodawki nerwu wzrokowego. Dzieje się tak dlatego, ta grubość jest coraz większa, dlatego że coraz więcej aksonów, komórek z części wzrokowej siatkówki w tym miejscu się zbiega, ponieważ każdy fotoreceptor
odprowadza przynajmniej jeden akson, które to aksony zbierają się w blaszce sitowej w okolicy nerwu wzrokowego. Należy wspomnieć również, że w tym miejscu wszystkie aksony nie posiadają mieliny. Związane jest to z tym, żeby one po prostu były przezierne, żeby promienie świetlne nie były przez mielinę absorbowane. Mielina pojawia się na aksonach nerwów, na aksonach wychodzących z fotoreceptorów dopiero na wysokości brodawki nerwu wzrokowego. Z tym, że mielina pojawia się tutaj w tym miejscu, czyli na wysokości brodawki nerwu wzrokowego u psów, natomiast u kotów mielina również nie występuje na terenie brodawki nerwu wzrokowego. Mielina pojawia się dopiero tuż za brodawką nerwu wzrokowego w samym nerwie wzrokowym. Jeśli chodzi o praktyczną budowę, dla nas ważną budowę siatkówki, składa się ona z dwóch jak gdyby podstawowych części, mianowicie z nabłonka pigmentowanego siatkówki. Ten nabłonek pigmentowy siatkówki styka się bezpośrednio z błoną naczyniową. Natomiast druga część siatkówki to jest tak zwana część wzrokowa siatkówki, która składa się histologicznie z 9 warstw. Natomiast dla nas najważniejsza jest jej warstwa przylegająca bezpośrednio do nabłonka pigmentowanego siatkówki, ponieważ w tej warstwie znajdują się wszystkie fotoreceptory, czyli zarówno pręciki, jak i czopki. Z tym, że oczywiście pręcików u zwierząt, zwłaszcza u zwierząt mięsożernych, jest zdecydowanie więcej. Pręciki odpowiadają za widzenie światła, czopki odpowiadają za widzenie barw. Stąd też tutaj wyjaśniam sprawę, zwierzęta widzą bardzo słabo kolory, zwłaszcza zwierzęta mięsożerne, ponieważ nie jest to im specjalnie potrzebne. Zdecydowanie bardziej ważne dla zwierząt jest to, żeby one były dobrze zauważyć nawet najmniejsze światło, natomiast nie mają potrzeby interpretowania tego światła, czy jest to światło żółte, zielone czy czerwone. Wracając, jak gdyby troszeczkę bardziej tutaj wchodząc w część siatkówki, o której mówiłem, czyli o tych dwóch częściach, czyli o nabłonku pigmentowym siatkówki i o części wzrokowej siatkówki. Dokładniej wygląda to w ten sposób, że nabłonek pigmentowany siatkówki styka się bezpośrednio, tak jak powiedziałem, z naczyniówką. Jego wypustki, część komórek nabłonka pigmentowanego siatkówki przenikają częściowo przez fotoreceptory, czyli pręciki i czopki, i końcówki same tylko fotoreceptorów wystają bezpośrednio ponad nabłonek pigmentowany siatkówki. Jest to w ten sposób skonstruowane, aby nabłonek pigmentowy siatkówki miał możliwość bezpośredniego odżywiania, jak również odbierania produktów przemiany materii z procesów zachodzących bezpośrednio na fotoreceptorach. Czyli reasumując, nabłonek pigmentowany siatkówki jest bezpośrednim połączeniem błony naczyniowej z fotoreceptorami. Pozostałe wszystkie warstwy histologiczne siatkówki, o których żeśmy mówili, są tylko i wyłącznie wykorzystywane do przekazywania bodźców nerwowych, które wytworzą się w procesie fototransdukcji, czyli w procesie przemiany światła na bodźce nerwowe na fotoreceptorach, czyli na pręcikach i na czopkach. Odbywa się to na tej zasadzie, że światło padając na końcówkę fotoreceptora, gdzie znajdują się związki chemiczne bardzo światłoczułe, dochodzi do rozkładu tych barwników wzrokowych, inaczej właśnie związków chemicznych światłoczułych. Pod wpływem światła one rozpadają się i dochodzi do wyładowania elektrycznego, które to wyładowanie elektryczne jest impulsem do przekazywania dalej bodźców nerwowych do nerwu wzrokowego aksonami każdej komórki do nerwu wzrokowego. W ciemności te związki chemiczne z powrotem odbudowywują się i dlatego jest możliwość ciągłej pracy siatkówki, czyli przemiany bodźców świetlnych na bodźce elektryczne, inaczej bodźce nerwowe, które są przekazywane nerwem wzrokowym do przodomózgowia, dlatego że w przodomózgowiu znajduje się ośrodek wzroku u większości zwierząt domowych. Stąd też mówi się bardzo często, że siatkówka
jest zakończeniem ośrodkowego układu nerwowego, czyli jest zakończeniem właśnie przodomózgowia połączonym bezpośrednio przez nerw. Jak można najłatwiej, najprościej zdiagnozować to, że zwierzę zaczyna mieć problemy z widzeniem? Podstawowa rzecz to oczywiście przy naszym badaniu klinicznym sprawdzenie odruchów źrenicznych. Najprościej jest użyć dosyć mocnego źródła światła, którym to będziemy oświetlali okolice oczu zwierzęcia. Jeśli zwierzę ma dosyć szybki, dobrze wyrażony odruch źreniczny, świadczy to o tym, że zwierzę dobrze widzi. Im ten odruch jest coraz bardziej leniwy, coraz bardziej możemy podejrzewać, że zwierzę ma jakieś problemy z widzeniem. Odruch obronny, odruch, który wywołujemy w ten sposób, że należy zbliżać do zwierzęcia przedmiot, może być to palec, może być to latarka. Zwierzę, które dobrze widzi, będzie starało się uciec głową od tego przedmiotu. Będzie również zamykało dosyć szybko powieki. Oczywiście najważniejszą metodą diagnostyczną sprawdzenia prawidłowej budowy siatkówki jest oftalmoskopia, czyli badanie bezpośrednie przy użyciu oftalmoskopu. Może być to oftalmoskop pośredni, może być to oftalmoskop bezpośredni, o tym za chwileczkę będziemy mówić. Oczywiście badania dodatkowe, jak ultrasonograficzne badanie gałki ocznej, jak również angiografia fluorescyjnowa czy elektroretinografia są bardzo przydatne w tym badaniu do sprawdzenia funkcjonowania siatkówki. My najczęściej wykorzystujemy do prawidłowego funkcjonowania siatkówki badanie elektroretinograficzne, w skrócie ERG, dlatego że jest to badanie, które bardzo często pozwala sprawdzić funkcjonowanie siatkówki w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie tej siatkówki już obejrzeć. Na przykład u zwierzęcia, które ma zaćmę, nasze badanie kliniczne bezpośrednie uniemożliwia nam obejrzenie siatkówki. Dzięki elektroretinografii jesteśmy w stanie sprawdzić, czy siatkówka funkcjonuje. Badanie polega mniej więcej na tym, że wprowadza się bardzo czułe elektrody bezpośrednio w okolice nerwu wzrokowego, oczywiście przy bardzo silnym uśpieniu zwierzęcia, a następnie w specjalnej komorze poddaje się oczy zwierzęcia działaniu bardzo silnych, bardzo krótkich impulsów światła, które najczęściej przenikają przez nawet zaćmiałą, czy nawet zaćmiałą soczewkę i wtedy jesteśmy w stanie wiedzieć, czy impulsy nerwowe przez nerw wzrokowy przechodzą. Badanie to niestety w Polsce dla zwierząt póki co jest jeszcze nieosiągalne, ale mam nadzieję, że niedługo i to będziemy robić, dlatego że coraz więcej klientów prosi nas o wykonanie operacji zaćmy, czyli katarakty, a chcielibyśmy przed wykonaniem tej operacji wiedzieć, czy operacja ma w ogóle sens, czy jest sens usunięcie soczewki, dlatego że nie jesteśmy w stanie właściwie czasami odpowiedzieć, czy siatkówka funkcjonuje. Co z tego, że usuniemy soczewkę, jeśli okaże się, że siatkówka jest również zdegenerowana w jakiś sposób, na przykład genetyczny, i to zwierzę nadal nie odzyska wzroku. Więc to jest podstawa, żeby właścicielowi ułatwić podjęcie decyzji, czy wykonanie tak trudnego zabiegu ma po prostu sens. Tak powinien wyglądać odblask siatkówki zwierzęcia oglądanego w zaciemnionym pomieszczeniu. Poświetlenie takiego zwierzęcia w ten sposób, czyli bezpośrednio dużym źródłem światła, powinno spowodować to, że refleks siatkówki powinien być zauważalny bezpośrednio w jednym i w drugim oku w ten sam sposób. Tak jak powiedziałem, mamy dwie możliwości zbadania dna oka. Czyli właśnie przy użyciu oftalmoskopii bezpośredniej lub pośredniej. Oftalmoskopia bezpośrednia polega na zbliżeniu się do zwierzęcia mniej więcej na odległość 2,5-3 cm razem z oftalmoskopem. Musimy zbliżyć się również z naszą twarzą, że tak powiem, co czasami może być niebezpieczne, ale również najważniejsza sprawa jest taka, że przy użyciu oftalmoskopu bezpośredniego jesteśmy w stanie obejrzeć nie więcej jak 9 stopni powierzchni
siatkówki. W związku z tym musimy wykonywać ruchy półkoliste w ten sposób, żeby obejrzeć sobie jak największą powierzchnię siatkówki i musimy stworzyć sobie we własnej wyobraźni obraz całej siatkówki. Oczywiście zanim przystąpimy do oftalmoskopii, pamiętajmy o tym, żeby koniecznie najpierw podać środek rozszerzający źrenicę, krótko działający, po to, żeby przy użyciu właśnie już silnego źródła światła, jakim jest oftalmoskop, nie dochodziło do silnego zwężania źrenicy. Stąd też do zrobienia oftalmoskopii musimy najpierw jakieś 15-20 minut wcześniej podać środki rozszerzające źrenicę. Stąd też zdecydowanie preferowana przez nas, przez większość okulistów weterynaryjnych metoda badania to metoda oftalmoskopii pośredniej, polegającej na tym, że używamy soczewki o wartości 20-30 dioptrii, którą zbliżamy do oka psiego czy kociego na odległość mniej więcej 5-6 cm, a następnie używamy źródła światła, które kierujemy na tęże właśnie soczewkę z odległości 1, nawet 1,5 metra. Tak jak widać na zdjęciu, kierujemy ją jak gdyby zza własnego ucha, czyli zza własnego oka. Dzięki czemu na soczewce, którą mamy przy oku psa, uzyskujemy obraz ponad 25 stopni powierzchni siatkówki. To już jest naprawdę bardzo dużo, wystarczy do tego, żeby móc dokładnie ocenić prawidłową budowę dna oka zwierzęcia. Pamiętać należy tylko o tym, że na takiej soczewce, ponieważ jest to soczewka dwustronnie wypukła, uzyskujemy obraz odwrócony. Stąd też zawsze w naszej wyobraźni też musimy potem sobie wszystko odpowiednio poukładać. Tak samo do oftalmoskopii pośredniej, jak i do oftalmoskopii bezpośredniej musimy zastosować wcześniej środki rozszerzające źrenicę, żeby też uzyskać dokładny obraz. Cechy normalnego dna oka, prawidłowo zbudowanego dna oka, na które musimy zwrócić uwagę, obserwując siatkówkę, to przede wszystkim makata odblaskowa i makata nieodblaskowa. Są to dwie części siatkówki występujące u zwierząt. W najbardziej centralnej części siatkówki znajduje się makata odblaskowa. Jest to ta część siatkówki, gdzie na terenie mniej więcej połowy grubości naczyniówki znajdują się komórki włókniste, powodujące odbicie światła od tej warstwy, wpadającego bezpośrednio do gałki ocznej. I na terenie tym, gdzie siatkówka posiada makatę odblaskową, nabłonek pigmentowany siatkówki, o którym mówiłem wcześniej, nie posiada pigmentu. Czyli ten właśnie nabłonek, jego komórki nie posiadają pigmentu. Wszystko po to, żeby właśnie nie zabierał ten pigment, uniemożliwiał przedostanie się promieni świetlnych do makaty odblaskowej siatkówki. Pozostała część dna oka, czyli siatkówki, ta część, gdzie nie znajduje się makata odblaskowa na siatkówce, w tej części nabłonek pigmentowany siatkówki posiada pigment. Wariacje tego pigmentu, koloru, jak również ilości tego pigmentu bardzo zależne są od koloru sierści zwierzęcia. Zwierzęta na przykład albinotyczne mogą tego nabłonka, pigmentu w nabłonku pigmentowanym siatkówki w ogóle nie posiadać, przez co wygląd na oka będzie zupełnie różny, zupełnie inny. Po co jest wymyślona makata odblaskowa u zwierząt? Zwierzęta, mówimy tu głównie o zwierzętach mięsożernych, czyli o psach i kotach. Bardzo ważne dla nich jest to, żeby mogły widzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet najmniejsze źródło światła, zwłaszcza w nocy, kiedy polują w nocy. Makata odblaskowa powoduje to, że promienie świetlne przechodzą, wpadając do gałki ocznej, przechodzą przez fotoreceptory, wzbudzając tutaj reakcję fototransdukcji, czyli przemiany światła na bodźce nerwowe. Następnie odbijają się od makaty odblaskowej i wracają, przechodząc po raz wtóry przez fotoreceptory. Czyli jak gdyby jedno źródło światła jest w stanie podwójnie wzbudzić
wzbudzić proces fototransdukcji, dzięki czemu nawet najmniejsze źródło światła jest bardzo dobrze odbierane przez zwierzęta. Stąd też my jako ludzie nie posiadamy takiej makaty odblaskowej, więc nasze możliwości widzenia, zwłaszcza w nocy, są nieporównywalnie mniejsze niż właśnie u zwierząt mięsożernych. Również oceniając dno oka, oglądając dno oka, musimy ocenić brodawkę nerwu wzrokowego. Tak jak wspomniałem, u psów jest ona mielinizowana, w związku z powyższym ona najczęściej jest delikatnie uniesiona, wyniesiona ponad powierzchnię siatkówki, ponad powierzchnię dna oka. U kotów tej mieliny nie ma, w związku z powyższym brodawka nerwu wzrokowego jest dużo, dużo mniejsza i najczęściej nie jest wyniesiona ponad powierzchnię samej siatkówki. Brodawka nerwu wzrokowego, na samej brodawce nerwu wzrokowego jesteśmy w stanie zauważyć trzy niewielkie naczynia krwionośne, które wychodzą bezpośrednio z wiązki nerwowo-naczyniowej, czyli jak gdyby ze środka nerwu wzrokowego. Sama siatkówka, o czym jeszcze nie wspomniałem, ma swoje własne unaczynienie. Jest to unaczynienie wywodzące się z trzech, maksymalnie czterech naczyń tętniczych, wywodzących się bezpośrednio z naczyniówki. To jest wygląd prawidłowo zbudowanej siatkówki, prawidłowo wyglądającej siatkówki psa. Tak jak wspominaliśmy, ta część to jest makata odblaskowa, to ona przyjmuje najczęściej postać trójkąta. To jest brodawka nerwu wzrokowego z naczyniami krwionośnymi, o których wspomniałem, i z głównymi pniami naczyniowymi wychodzącymi bezpośrednio na teren siatkówki. Ta część siatkówki to jest makata nieodblaskowa, czyli ta część, gdzie również już nabłonek pigmentowany siatkówki posiada pigment. To również jest prawidłowo wyglądające dno oka. Jak widać, tu już zwierzę musi mieć inny kolor sierści, ponieważ już w inny sposób jest wypigmentowana część makata nieodblaskowa. Bardzo wyraźnie zauważalne są już w tej chwili pnie naczyniowe siatkówki. Sam kolor brodawki nerwu wzrokowego na tych zdjęciach, proszę jak gdyby nie mylić się, to wszystko jest związane z techniką robienia zdjęć. Najczęściej kolor brodawki nerwu wzrokowego prawidłowo wyglądającego przybiera kolor kości słoniowej. To również prawidłowo wyglądające dno oka. To również jest prawidłowy wygląd dna oka u psa, który prawdopodobnie nie posiada, u psa albinotycznego lub u psa z bardzo niewielką ilością pigmentu na skórze. Tu widzimy brodawkę nerwu wzrokowego i te potężne naczynia krwionośne, które są bliżej nas, są to naczynia siatkówki, natomiast te wszystkie pozostałe naczynia, które widzimy głębiej leżące dalej za tymi głównymi pniami naczyniowymi, to są naczynia naczyniówki, która nie jest, te naczynia nie są po prostu zamaskowane przez pigment nabłonka pigmentowanego siatkówki, dzięki czemu taki właśnie mamy bardzo dziwny, charakterystyczny obraz dna oka psa albinotycznego. Teraz przejdźmy już bezpośrednio do chorób genetycznych siatkówki u psów, które możemy podzielić na następujące grupy. Mianowicie możemy podzielić na choroby genetyczne siatkówki wrodzone, czyli na takie, które możemy zauważyć już u zwierząt zaraz po ich narodzinach. Zaraz w przeciągu kilku tygodni, tak to powiedzmy. I choroby genetyczne siatkówki niewrodzone, czyli takie, które jesteśmy w stanie zauważyć dopiero po jakimś czasie, po kilku latach. Najczęściej jest to po minimum dwóch latach, średnio w wieku 5-7 lat te choroby najczęściej dopiero rozpoznajemy. I jeśli chodzi o choroby genetyczne siatkówki wrodzone, to mamy tutaj dwie, mianowicie anomalie oka coli. W skrócie mówimy na tą chorobę CEA, jako skrót angielski coli eye anomaly, oraz dział chorób to są dysplazje siatkówki, które również w skrócie nazywamy RD od angielskiego skrótu retinal dysplasia. Natomiast jeśli chodzi o choroby genetyczne siatkówki niewrodzone, to tutaj wyróżniamy uogólniony postępujący zanik siatkówki, też w skrócie od angielskiego GPRA. Drugą chorobę to jest właśnie dystrofia nabłonka pigmentowanego siatkówki, też z angielskiego w skrócie RPD. Zacznijmy zatem od chorób genetycznych siatkówki wrodzonych, czyli od tych, które jesteśmy w stanie zauważyć już bardzo szybko po narodzinach zwierzęcia. I zacznijmy właśnie od coli eye anomaly, czyli od CEA. Jest to choroba genetyczna, która została rozpoznana na świecie jako pierwsza.
Już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, ta choroba została już zdiagnozowana. I niestety jest to choroba, która jest bardzo trudną chorobą do wyeliminowania z populacji owczarków coli, dlatego że jak w tej chwili ostatnio stwierdzono, jest to choroba przenoszona poligenicznie, czyli choroba przenoszona na kilku genach. Większość pozostałych, znaczy inaczej, pozostałe choroby genetyczne siatkówki, o których będę mówił później, są chorobami monogenicznymi, czyli przenoszonymi najczęściej na jednej parze genów i dziedziczą się recesywnie. Natomiast co do coli eye anomaly, nie mamy takiej pewności, że jest to dziedziczenie recesywne. Przyjmuje się, że tak, ale tak jak mówię, według ostatnich badań pewności tej nie ma, a najgorsze właśnie jest to, że stwierdzono, że przenosi się ta choroba poligenetycznie. Stąd też w tej chwili stwierdzono, że mniej więcej 60-70% populacji owczarków coli jest niestety nosicielami, przynajmniej nosicielami tejże właśnie choroby. Nie mówię już o bezpośrednio pojawiających się objawach klinicznych, ale nosicielstwo jest stwierdzane u 60-70% populacji owczarków coli. I jeśli chodzi o coli eye anomaly, to najbardziej charakterystyczną dla tej choroby jest to, że dochodzi tutaj do niedorozwoju naczyniówki. Już w życiu płodowym nie ma odpowiedniej ekspresji do rozwoju wszystkich struktur wewnętrznych gałki ocznej. Dochodzi wtedy do niedorozwoju naczyniówki, jak również do niecałkowitego zamknięcia szczeliny płodowej, czyli kolobomy. Koloboma ta, czyli właśnie niedorozwój szczeliny płodowej, bardzo często odbija również się w biegunowych ubytkach tarczy nerwu wzrokowego, co bardzo charakterystycznie będzie zauważalne już właśnie u bardzo młodego zwierzęcia. Te zmiany bardzo często również doprowadzają do częściowego, czasami nawet całkowitego odklejenia siatkówki, a najrzadziej, aczkolwiek spotykane są również takie przypadki, dochodzi do wylewów krwi, zarówno wylewów krwi do ciała szklistego, jak również do komory tylnej i komory przedniej gałki ocznej. Z tym, że akurat tę część, jak gdyby tutaj wad związanych z CEA znajdujemy nie więcej jak u 1% przypadków. Należy pamiętać, że te zmiany, które zauważamy na w dnie oka owczarków coli, czyli przy właśnie coli eye anomaly, zauważalne są dla nas najlepiej pomiędzy 6 a 8 tygodniem życia zwierzęcia. Potem powyżej 12 tygodnia życia pojawiający się pigment na pigmentowanym nabłonku siatkówki zaczyna bardzo mocno maskować te zmiany. Stąd też powinno się właśnie sprawdzać cały miot szczeniąt między 6 a 8 tygodniem życia. Wykonanie badania w późniejszym okresie może spowodować to, że ocenimy to zwierzę jako klinicznie zdrowe. Dopiero w wieku mniej więcej 1,5 roku życia psa można z powrotem dokładnie, dobrze zauważać zmiany, o których tutaj przed chwileczką powiedziałem. Stąd też naprawdę bardzo ważne jest to, żeby uświadomić zwłaszcza hodowców owczarków coli, że powinno się to badanie wykonywać naprawdę w tym 6-8 tygodniu życia zwierzęcia.